Witajcie, dziś mam wam do zaprezentowania München, czyli siódmotorowy niemiecki krążownik premium, tak jak Mainz jest kieszonkowym Hindenburgiem, tak chyba o München można powiedzieć, że jest kieszonkowym Mainzem, to w sumie tak mocno charakteryzuje ten okręt, jest to fajny przyjemny nawet krążownik, ale o tym w dalszej części materiału, zaczniemy standardowo od omówienia parametrów w porcie, pogadamy sobie co i jak, później przejdziemy do gameplayu, no i oczywiście na samym końcu jak zawsze plusy i minusy danego okrętu, także nie przedłużając, przejdźmy sobie do omówienia parametrów. No i oczywiście standardowo zaczniemy od rozmieszczenia pancerza, pamiętajcie, że to co tutaj wspominam, to już jest z proponowanymi flagami, kapitanem, modułami i tak dalej, 16 mm, czyli w teorii szału nie robi, 50 mm poszycia tutaj, 20, na pokładzie mamy 25, co już jest fajnym wynikiem, 16, no i z tyłu 30, cytadela dosyć ciekawie tutaj jest ulokowana, gdzie jest cytadela? pionowy tylny, a dobra, tu jest ok. Dobra, potrzebowałem chwilę. Jest ona tutaj schowana tak lekko za tym, co nie zmienia faktu, że i tak ona jest niziutko, jak widać, no ale jednak, o teraz wyszła sporo, bo jest niziutko i wyszła sporo ponad wodę. E, trzeba uważać, no to są bardzo niewielkie ilości tego pancerza, ale szczerze powiedziawszy, jeżeli będziemy dobrze grali, to i tak będziemy zbierać przebicia na wylot. A tak z ciekawości porównam sobie pancerz do. Do pancerza Lazo, który moim jest obecnie takim małym top jeśli chodzi o okręty. to mamy 16, 20, tu jest już, już stówę na tym. 120, no jest trochę więcej, ale z drugiej strony te, te więcej wcale nas nie chroni tak gdzieś jak będziemy zbierać, a tutaj mamy szansę gdzie jest ono się tu. mamy szansę zbierać przebicia na wylot, co nie zmienia faktu, że i tak sporo kretów nas overmaczuje także lepiej sobie to jakoś wykalkulować i nie pokazywać dokładnie swojego boczku punkty wytrzymałości 30200, 200 Ciekawe jestem tam skąd zawsze się zastanawiałem dlaczego akurat 200 na końcu. No ale dobra, 10% obrony przeciw torpedowej. Artyleria to są cztery podwójne 150 ki które mają magiczne 38 penetracji, 38 mm, i to jest piękne. Maksymalnie 11% szansy na pożary. To już jest ekspertem wyburzanie i flagami. 5 sekund przeładowania. Zasięg 16,6 km i maksymalna prędkość pocisku to jest 875 km metrów na sekundę. Dodatkowa to są 105 podwójne, której tam raczej nie ma sensu o nich rozmawiać. Torpedy bardzo po niemiecku, 64 węzły, 6 km, 533, 13700. No to jest typowo niemieckie torpedy. Obrona na 45 punktów i mam wrażenie, że tutaj tej obrony troszkę brakuje. Mamy za to samolot, który możemy sobie wziąć i on tam czasem, czasem Pomoże czasem muszę nie do końca, manewrowość to 37,8 węzła plus 690 metrów promień skrętu i czas przestawienia steru 6,6 sekundy i to już jest z modułem. Kamuflaż 9,4 wymaksowany zarówno na kapitanie jak i na, na, na module oczywiście, no nie? I tutaj jest w zasadzie kapitan mój z Hindenburga wrzucony, którego szkole moduły. No to oczywiście układ sterowania, tak jak wspominałem, e, modyfikacja systemów celowniczych. System kontroli uszkodzeń tu w sumie można sobie ewentualnie na ochronę maszynowni wrzucić, no i modyfikację głównego uzbrojenia 1. No i do wyboru mamy e, dopałkę do pelotki lub hydro, czyli osobiście polecam hydro 5,5 km na 3,75, czyli tak typowo po niemiecku, trochę lepsze od innych, od innych siódemek. Kapitan, tak jak wspominałem, no tu jest mocno eksperymentalny. Myślę, że przebędzie tutaj jeszcze jakaś wszechstronność, mo ewentualnie może strzelec wyborowy, albo na pewno będzie ekspert w wyładowaniu. Tak jak wspominałem, to jest kapitan z Hindenburga, którym trochę obecnie e, troszkę obecnie Eksperymentuję, mam, mam podstawy żywotności, one są tutaj lekko niepotrzebne, bo gram na legendarce, ale chciałem do maksimum, jak dobrze pamiętam, przetestować, do maksimum skrócić pożary i zalania itd. Tak Tam wychodzi tych kilka sekund, e, dlatego, dlatego taki kapitan. E, ale osobiście można spokojnie sobie wybrać coś innego e, poza podstawami żywotności. No dobra, e, tyle jeśli chodzi o parametry, tyle jeśli chodzi o wyposażenie. Przechodzimy do bitwy. Jeśli chodzi o moje wrażenia z gry, tutaj będę miał w podkładzie to, co ci w tle w tych bitwach. Będą dwie bitwy. Jedna, ta pierwsza, będzie trochę krótka, ale będzie fajnie pokazane jak pięknie ten krużonik podpala. I to nie jest jedyna sytuacja, bo w dalszej bitwie, w tej drugiej też, będziecie wiedzieli, że fajnie pali. Te 38 mm na niemieckich 150 jest zupełnie wystarczające. Możemy sobie radzić naprawdę z pokładami niejednego pancernika i one w zupełnie wystarczające. Nie ma sensu brać żadnego IFHE. To samo na Mainzie, to samo na. Hindenburgu, oczywiście na Hindenburgu, jeżeli chcemy to możemy wziąć, ale ono już tam takiego tak mega dużego kopania daje, wtedy będziemy mogli się bawić z Yamato, Kraminem itd., itd., ale ja osobiście fan bez i, i bawię się, bawię się dobrze i kontynuując Munchen, moim obecnym top 1 krążownikiem na 7 mm, tierze jest Lazo i powiem Wam szczerze, że e, Munchen ma predyspozycję, żeby, e, żeby go pokonać. Dlaczego? No tutaj mamy te piękne 38 mm. Mamy mniej dział, ale za to mamy pewne obrażenie na hakach bo mamy 38 mm penetracji. Lazo może jest daleko w tyle pod tym względem. Mamy więcej dział i na Lazo bo także jest lepsza szansa na podpałkę. Także coś za coś. Lazo pokochałem od, można powiedzieć, pierwszej bitwy. Jest to świetny krążownik naprawdę i myślę, że ma szansę yy, w tym rankingu go pokonać będę musiał nim jeszcze trochę pograć i sprawdzić, jak to wygląda, bo on jest fajny, malutki, taki zwinny. I ja lubię takie krążowniki, lekkie krążowniki, którymi można się pobawić i na których błąd boli. To samo jest na lazę. Jeżeli pokażemy burtę, jeżeli zaczniemy za bardzo zwracać na siebie uwagę i wróg nas fokusuje, no to niestety, ale nie przeżyjemy zbyt długo, ale potencjał. Jest naprawdę bardzo duży, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń, zwłaszcza tym lazopożarami, a tutaj tymi naszymi hajkami, które też, przy okazji, jak widać na materiale, też wcale tak mało nie palą. E, nie wiem, jaka jest kwintesencja wprowadzania tego krążownika na 7 Tierze. Od kolejna prymka, którą można kupić. Nie wiem, czy będzie można ją też, czy dodadzą ją do zbrojowni, e, czy coś konkretnego z nią planują. E, czy polecam kupowanie? Tak szczerze powiedziawszy, nie wiem. Ja jestem ogólnie średnio nastawiony do kupowania okrętów siódmego tieru. E, raczej polecałbym kopowanie jakiejś ósemeczki, e, coś wyżej, bo siódemki, wiecie, siódemki boją się dziewiątej, znaczy siódemki nie lubią dziewiątej, na ósemkach jeszcze jako tako. E, na dziewiące trzeba się już nakombinować, bo jesteśmy mocno odstającym okrętem parametrami, tymi, wiecie, głównie opancerzenia. Mamy niewiele tego HP, no mamy tutaj 30 tysięcy, e, które może, może że nam zniknąć bardzo szybko, ale jeżeli, jeżeli lubicie LAZO, jeżeli lubicie takie krążowniki to tak, to może się Wam podejdzie. W teorii najprawdopodobniej będę mógł rozdać ten krążownik, oczywiście po zaakceptowaniu recenzji i tak dalej tak dalej. Nie wiem jeszcze czy w ogóle będziemy mogli to robić, ale jak będziemy to pewnie rozdam go na którym streamie, oczywiście też wcześniej tam znać. Co, jak, gdzie, po co i dlaczego, jak będzie do zdobycia, na pewno na pewno będziecie poinformowani, ale najpierw muszę ustalić, czy będzie można, bo niestety nie ma jeszcze gdzie przynajmniej nie zauważyłem informacji, muszę ogólnie informacje trochę nadrabiać. Jeszcze mały, lekki off, top w niedzielę zaczyna się COD, czyli King of the Sea będzie można oglądać to na streamie moim, będę komentował, link do streama jest oczywiście w opisie, jak zawsze można to sobie wrzucić follow followka, żeby nie przegapić będę chciał jak najwięcej meczy komentować, widziałem tam kilka naszych polskich klanów, które już zaczynają w niedzielę rozgrywki postaram się ich jak najwięcej złapać na swojego streama i oczywiście skomentować, także zapraszam was bardzo serdecznie najprawdopodobniej rozgrywki zaczynają się od 15, nie wiem czy już od 15 będę ale myślę, że myślę, że będzie można, będę mógł na ten temat pomyśleć i coś pokombinować. W każdym razie będę też dawał znać na Facebookach, Discordach i tak dalej, i tak dalej. Trzeba będzie zroż, zrobić jakąś lożę szyderców, coś ten desen, coś pokombinować. Ale dobra, koniec off-topa. Wracamy do, do Monsiena. No, o, przy, o przeżywalności powiedziałem, artylerii powiedziałem, torpedy 6 km na jakieś tam mega akcje się przydadzą, te 5,5 km Hydra, też oczywiście Hydra, Hydro też się bardzo przydaje, jest to nie, po niemiecku, jak to wiadomo, jeżeli nas coś przepuszczuje albo ewentualnie nam coś odbić i zacznie puszować, to oczywiście torpedy się przydadzą. No, obrona przeciwlotnicza 45 punktów szału nie robi, i widać, że tych obrażeń jakichś wielkich nie zadaje. Niestety nie ma tutaj jakoś mega dużo, no ale coś tam sobie postrzela. Szóstkę może, może coś tam zaboli, ale raczej żeby odstraszyć. Ósemkę nie ma szans, będzie chciała, to nas będzie męczyć. Te 45 punktów za dużo nie pozwala. 67 punktów na manewrowości pozwala nam już troszkę się pokręcić. Ten okrążownik ogólnie jest taki. Mały? Nazwijmy go. No jest malutki, nie oszukujmy się, porównując go do innych okrętów, nie jest jakiś wielki, dzięki czemu możemy fajnie manewrować, unikać salw, no co prawda może tam na salw od Georgii cięż, ciężko jest unikać, ale jednak można, zdarza się, przede wszystkim musimy unikać, możemy sobie znaleźć jakąś wysepkę, przekitrać się za nią na chwilę, troszkę popalić, później pokombinować, podpłynąć pod drugą, później trochę pokajtować, pokombinować, jak najbardziej można, dlatego jeżeli lubicie taką grę, to ten krążownik Wam się spodoba, jeżeli nie lubicie, to zdecydowanie odradzam. To jest krążownik, który, jeżeli popełnimy błąd, to będzie naprawdę bolało, bo wszystko no, praktycznie może nas overmaczować. Te 16 mm nie chroni nas praktycznie przed niczym. Ze tyłu, te 30 mm, jak coś trafi, no to jeszcze, jeszcze i pokażemy tyłeczek, ale nie liczyłbym na zbyt wiele. No i ta cytadela, która w teorii jest za pancerzem warstwowym, ale tego pancerza nie ma zbyt wiele. Jest szansa, jeżeli będziemy pokazywać burtę, no to przeciwnik przy dużym kalibrze, przy jakiejś niewielkiej odległości, będzie miał na pewno przebicie na wylot. Ale jeżeli tylko się chociaż trochę skontujemy, to już może to boleć i wtedy ten pocisk nie przyleci na wylot, tylko wybuchnie wewnątrz naszego okrętu i po prostu nas skasuje. Nie miałem chyba na nie bitwy, w której skończyłbym jakimś takim bieda wynikiem w okolicach 20 tysięcy. Najmniej chyba było coś około 50, tam 47-48 najwięcej udało mi się zrobić coś powyżej stówki. Ogólnie grało mi się przyjemnie, ale ja lubię takie krążowniki, co w sumie kiedyś jakby mi ktoś powiedział, że będę lubił takie krążowniki, to bym go wyśmiał i, i kazał sobie stąd iść. Kamuflaż 9,2 km, fajny, przyjemny kamuflaż, spoko, możemy sobie podpłynąć, pokombinować, kombinować za wyspami, przykitrać się tam gdzieś. I próbowałem na początku takiej gry zawyspowej, żeby nie ryzykować, bo tutaj jest fajny ten lob, fajnie te pociski latają, ale powiem szczerze, że ja strasznie nie lubię takiej gry i jest po prostu nudna. I wolę sobie wypłynąć i zebrać parę sztuk na siebie i wtedy z, z adrenaliną z powrotem schować się za wyspą i, i, i tak dalej, i tak dalej. E, dobra, nie będę przedłużał. Myślę, że powiedziałem co chciałem. Oczywiście, jak zawsze, jeżeli czegoś nie powiedziałem, jeżeli coś Was interesuje, coś chcielibyście się dowiedzieć przed zakupem, bo planujecie, e, czy nie, to pytajcie w komentarzach. A ja nie przedłużam. Przechodzimy sobie do plusów i minusów. Szybkie plusy i minusy, jak widać, tym razem bez dywmu. Pozdro dla komaty, widziałem, że się przyjęło. Nawet co po niektórzy na streamie próbują mnie na to łapać. No oczywiście plus 38 mm penetracji na hajkach, Nie oszukujmy się na tym, że jest to bardzo fajny wynik. Hydro tak, 5,5 na 375, torpedy zawsze się przydają. Torpedy zawsze, to zawsze jest plus to nie oszukujmy się. No i manewrowość e, oczywiście jak najbardziej te sz, 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 możemy rzucać, rzucać tyłeczkiem, robić drifty. Niestety minusem opancerzenie, chociaż tak szczerze powiedziawszy, może i nawet wpakowałbym to bardziej w plus, ponieważ e, będziemy zbierać sporo przebić na wylot, jeżeli będziemy się dobrze ustawiać. No i oczywiście minusem według mnie jest polota, której w teorii nie ma tutaj zbyt wiele, coś tam sobie postrzela, e, ale osobiście nie odczułem jej jakość mega podczas, e, podczas grania. No i tak według mnie prezentuje się mansion, dajcie znać w komentarzach, czy kupujecie, czy nie, czy kupiliście, jak się wam gra. Oczywiście czekam na waszą opinię i dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się, do następnego materiału. Hejo, pa pa.